No i całutki w błocie jestem. Siemanko moi drodzy, dzisiaj jadę sobie gdzieś luźniutko po tej fajnej kamiennej ścieżce. Kiedyś jej nie lubiłem, teraz ją lubię, bo naprawdę fajnie tutaj lesiste tereny są. Przez niedługo jechać do ProRowerów, żeby mi skrócili ten kabelek od hamulca, bo już nie wyrabia, ten czas stuka. Nie wiem czy na kamerce to widać, ale tam już jest tyczyno. To jest najlepsza ścieżka w okolicy. Najbardziej lesista, taka klimatyczna. Polecanko. W ogóle się nie przygotowałem na dzisiejszy wypad. Jadę sobie po prostu przed siebie i jest fajnie, ale jestem głodny. Dobra, więc pateczki porobione, można jechać dalej, a mi się coś psuje GoPro, kurde. Po 15 sekundach nagrywania wyłącza mi się nagrywanie, nie wiem dlaczego. I tak już mam od zimy, chyba że to temperatura, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczcie jak tu jest fajnie. Oho, postawili mi tu jakiegoś roadblocka. Trzeba to jakoś sprytnie ominąć. Co tu się stało? Tyle zwalonych drzew to ja jeszcze nie widziałem w tym miejscu. Co chwila, co rusz tutaj, po lewej stronie najwięcej. Wy teraz nie widzicie. Patrzcie, tak pozwalane, że aż chyba tabliczkę strąciło. Ogólnie tutaj jest gród. Był gród kiedyś. I tam nawet na tych wyspach na wodzie są pozostałości po mostach jakieś i tak dalej. Napiszcie mi może w komentarzu, jak tam wasze GoPro, może to chodzi o żywotność baterii. Może ta bateria akurat była wykorzystywana przeze mnie za często i dlatego tak. Zakaz wstępu, ścinka i zrywka drzew. Aha, okej. Okay. Słyszę chyba. No fajne miejsce znalazłem. Zielona trawka. Tutaj drzewa pościnane. Chyba tu ścinali. Jadę dalej. Jak ja tu dawno nie byłem. Wow. Jedziemy stąd. Poopowiadałbym wam coś, kurde, ale mi się to GoPro psuje i nie wiem. Bym musiał co 15 sekund to włączać. Nie wiem co na to poradzić. Tak wspomnę jeszcze coś o ostatnim odcinku. Generalnie nie lubię dużych miast, a w Warszawie mi się naprawdę bardzo podobało. I na pewno będę chciał tam jeszcze wrócić w tym roku. Także może coś nagram. I to więcej nagram, bo myślałem, że nagram z tego dnia. W sumie to z tych dwóch dni. O wiele więcej, a wyszło w sumie króciutkie wideo, gdzie muszę podstawić głos, bo nic nie wiadomo jakby. No i ogólnie przez te problemy z GoPro to ja się z wami teraz żegnam. Widzimy się w następnym tygodniu, postaram się to naprawić, może baterię inną dam, bo dzisiaj zapomniałem innych, także siemano.